Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. W tym odcinku podejmę się wyzwania przetestowania przez najbliższe 7 dni wybranych prezerwatyw Durex o, jak się okazuje, najróżniejszych właściwościach i cechach. Jeśli jesteście ciekawi, jakie wnioski wyciągnę z tego wyzwania i ile prezerwatyw zużyję w ciągu tygodnia, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. 11, 12, 13... Wow, trochę tego jest! Zanim pojadę na zakupy, muszę się bardzo dobrze przygotować, żeby moja głowa była spokojna. Źle dopasowane prezerwatywy mogą odebrać całą przyjemność z uprawiania seksu. Za duże mogą się suwać, a za małe nieprzyjemnie uciskać penisa. Rozmiary prezerwatyw są zróżnicowane pod względem kilku parametrów. Jednym z nich jest wprawdzie długość, ale o wiele ważniejszym pozostaje średnica. Co? Nie no, niemożliwe no. Czy ta tabela musi kłamać? Kondom należy dopasowywać do obwodu penisa we wzwodzie. Aaa, dobra. No, to teraz można jechać na zakupy. Rozmiary znam, mam listę zakupów, pieniądze, jadę do sklepu po gumki i jutro zaczynamy wyzwanie. Z tymi warzywami to mi pan zaimponował. Dzięki. Dzięki. Wie pani, ja to lubię na ostro. Może są jakieś z chili albo jalapeno? Nie, niestety takich nie mamy, ale mamy wiele innych. Proszę bardzo. W sklepach czy internecie możemy znaleźć mnóstwo rodzajów prezerwatyw, które różnią się materiałem, kształtem, kolorem, smakiem, czy dodatkowymi właściwościami, np. nawilżane, rozgrzewające czy opóźniające wytrysk. Słuchajcie, nie mogę dosięgnąć do przycisku. Pomogę. O, super. Dziękuję, sąsiedzie. Dzień pierwszy. Jestem mega niewyspany. Po prostu całą noc nie mogłem zasnąć, bo nie mogłem doczekać się wyzwania. Kochanie, włącz jakąś muzykę. Może rap? A może muzyka klasyczna? Dobra, uwielbiam PZ-a. Najczęściej spotykany i stosowany rodzaj prezerwatyw to prezerwatywy lateksowe. Jak sama nazwa mówi, są wykonane z lateksu, czyli naturalnego kauczuku. Durex Classic to podstawowy wariant prezerwatywy, który przede wszystkim zapewnia ochronę zarówno przed chorobami wenerycznymi, jak i niechcianą ciążą. Jest 16. Do tej pory zużyłem 2 prezerwatywy. Teraz idę do pracy, a potem wracam do domu kontynuować wyzwanie. Dobrze, bardzo dobrze, dawaj! Dawaj, 99! Pięknie! I 100! Tak jest! Pięknie! Dzięki, Maksym. Dobry trening. Tak jest, najlepszy. Siemanko, dzień drugi. Muszę mówić bardzo cicho, bo moja dziewczyna jeszcze śpi. Położyliśmy się bardzo późno, bo całą noc testowaliśmy prezerwatywy Durex Extra Safe. Bilans po pierwszych 24 godzinach, 5 zużytych prezerwatyw. Durex Extra Safe są nieco grubsze niż standardowe prezerwatywy. Dzięki temu zapewnią poczucie dodatkowej ochrony. Są idealne dla osób, które mają chęć na całonocne igraszki i seks analny. Oczywiście pamiętajcie, żeby po każdej udanej akcji zmienić prezerwatywę na nową. Przyjechałem właśnie do firmy i idę do montażowni, żeby zostawić materiały z poprzedniego wyzwania, w którym przez 3 dni jadłem normalnie. Mordeczki, właśnie lecę do kina na Siemano! Siemanko! Co tam za wyzwanie robisz? Testuję prezerwatywy. No to zajebiście, miłego ruchu wyzwania. Przyda się. No, powodzonka na razie. Dzięki. Wyszedłem wcześniej z kina i wracam do domu, aby kontynuować wyzwanie. Jestem gotowy. Halo, halo? A prezerwatywa? No przecież założyłem. Jest po prostu o wiele cieńsza. Prezerwatywy Durex Invisible i Durex Featherlight Elite są cieńsze od standardowych prezerwatyw. To idealny wybór dla osób, którym szczególnie zależy na bliskim kontakcie z partnerem. Siemanko, dzisiaj dzień 5. Przez 2 dni nic dla was nie nagrywałem, bo byłem zajęty testowaniem z dziewczyną prezerwatyw przedłużających stosunek. No i trochę nam się zeszło. Bilans po 4 dniach, 13 prezerwatyw. Dzień dobry, sąsiedzie. Dziwnych mam tych sąsiadów. Prezerwatywy Durex Performa i Durex Performax Intense z wypustkami pokryte są od wewnątrz specjalnym lubrykantem benzokainą.
Pozwala on na opóźnienie wytrysku i przedłużenie stosunku. Halo? Wow, super. No to jadę zobaczyć. Do widzenia. Słuchajcie, właśnie zadzwoniła do mnie pani ze sklepu, że przyjechały nowe rodzaje prezerwatyw. No to jadę zobaczyć. Ale proszę pani, ja nie jestem uczulony na lateks. Co to chodzi? Ale proszę pana, Durex Refill nie są tylko dla osób, które są uczulone na lateks. Przez to, że są miękkie i bardziej cienkie, stosunek jest jako taki bardziej naturalny i przyjemny. Biorę. Siemanero! Dzień szósty mojego wyzwania. Bilans na dziś 16 użytych prezerwatyw. Ja czuję się świetnie, moja dziewczyna też. Jedziemy dzisiaj pod namiot. Lewa czy prawa? Lewa. Okej. Okay. A co masz w prawej? Dobra, bierzemy obydwie, pakujemy się i w drogę. Co tam masz fajnego? Koszulkę w prążki. Durex Arouser to prezerwatywy, które dzięki prążkowanej powierzchni zapewniają dodatkowe doznania. Odróżniają się też czerwonym kolorem. Natomiast prezerwatywy Durex Pleasure Max poza prążkami pokryte są też specjalnymi wypustkami, co zapewnia stymulację obojga partnerów. Umieszczone u nasady prążki dodatkowo pieszczą łechtaczkę partnerki. No to jazda! Ostatni dzień wyzwania, dzień siódmy. Do tej pory zużyłem 20 prezerwatyw. A na dzisiaj mamy do przetestowania z dziewczyną prawdziwą bombę. Durex Intense. Durex Intense to prezerwatywy, które ułatwiają osiągnięcie orgazmu kobiecie ze względu na pokrycie żelem stymulującym. Daje on różne doznania, od rozgrzewania, przez chłodzenie, do mrowienia. No i kolejne wyzwanie siedmiodniowe za nami. Przez ten tydzień zużyłem 23 prezerwatywy. Czuję się świetnie. Mojej dziewczynie najbardziej przypasowały nielateksowe prezerwatywy Real Feel, natomiast ja wolę klasykę, czyli Durex Classic. Myślę, że będziemy używać trochę tych, a czasami kupimy jakiś inny rodzaj, żeby urozmaicić nasze życie. Dzięki wielkie, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Kochani, pamiętajcie, że jest wiele prezerwatyw do wyboru. Porozmawiajcie ze swoją dziewczyną lub chłopakiem i dobierzcie do siebie takie, które Wam najbardziej odpowiadają. No i pamiętajcie o dobrym rozmiarze. Szerujcie, lajkujcie, jeśli podobał Wam się ten odcinek. Nie zapominajcie o naszym Instagramie i o kolejnym odcinku za tydzień.